Dziś opowiem wam o strasznej zbrodni, która wydarzyła się naprawdę. W 1984 roku w Związku Radzieckim młoda dziewczyna przeżyła prawdziwe piekło. Na podstawie tych wydarzeń nakręcono rosyjski film, który często jest wymieniany między takimi tytułami jak Serbski film czy Salo Pasoliniego. Z tej strony Karaj z kanału horrorshow.pl zapraszam was do recenzji filmu Ładunek 200. Związek Radziecki, 1984 rok. Nastoletnia Angelika po dyskotece udaje się po wódkę ze swoim chłopakiem do pobliskiej Meliny. Gdy chłopak śpi pijany, dziewczyna zostaje uprowadzona przez nieznanego mężczyznę. Jej ojciec, sekretarz generalny, nakazuje wszcząć śledztwo. Zawsze bałem się trochę Rosji, Rosjan, a przede wszystkim systemu obowiązującego w tym kraju. Z jednej strony 90% społeczeństwa klepie biedę. O ile jeszcze w takiej Moskwie ludzie sobie jakoś radzą, to na zapomnianych przez bogów zadupiach na przestrzeni historii dochodziło i zapewne wciąż dochodzi do niewyobrażalnych zbrodni. Zbrodni, o których nigdy się nie dowiemy. Z drugiej strony w szeregach ludzi rządzących, ludzi, którzy zajmują wysokie stanowiska, czy to wojskowe, czy państwowe, znajduje się masa ludzi złych, niegodziwych, czy po prostu zwykłych psychopatów. Ludzi, którzy korzystają ze swoich pozycji, mogą pozwolić sobie na akty wręcz bestialstwa i ujść z tym na sucho. Sytuacja była jeszcze gorsza za Związku Radzieckiego, kiedy władza była absolutna i zwykły obywatel nie miał żadnych szans w starciu z systemem. System mógł go zjeść, przemielić i wypluć, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności. I to właśnie w takiej niewesołej sytuacji znalazła się główna bohaterka Ładunku 200, Angelika. W filmie śledzimy grupę bohaterów, pozornie niezwiązanych ze sobą, których losy się ze sobą przeplatają. Ładunek 200 rozpoczyna się, gdy wykładowca ateizmu naukowego Artiom, któremu nocą psuje się samochód, przybywa do Meliny, w której małżeństwo degeneratów pędzi bimber. Wyjeżdżając stamtąd, mija się z samochodem zmierzającym do tej samej Meliny. Z samochodem, w którym znajduje się Angelika i jej bogaty chłopak. Gdy ten, pijąc z gospodarzem, osuwa się nieprzytomny na ziemię, Angelika zostaje zaczepiona przez nieznajomego mężczyznę. Facet bez mrugnięcia okiem zabija pomocnika gospodarza, gwałci dziewczynę butelką i uprowadza do swojego domu. Tam Angelika przez wiele dni będzie torturowana psychicznie i fizycznie, a także wielokrotnie gwałcona. Kim jest porywacz, nie będę zdradzał, ale pełni w całej tej historii bardzo ważną rolę i jest jednym z kilku trybików tej zazębiającej się ze sobą fabuły. Śledztwo na polecenie sekretarza generalnego ojca Angeliki wszczyna policja, ale jest w zasadzie bezradna. Trop się urywa w pijackiej Melinie. Czy uda się odnaleźć Angelikę? Czy wytropić psychopatę pomoże wykładowca Artiom, który z biegiem okoliczności zawsze znajduje się w pobliżu makabrycznych wydarzeń? Sama zbrodnia popełniana na Angelice, ale też na innych niewinnych ludziach jest odrażająca i wstrząsająca. Co prawda nie ma tu przerysowanej przemocy czy rozlewu krwi jak w serbskim filmie, ale terror psychiczny, jakiemu jest poddawana młoda kobieta, serio ryje banie. Nie będę zdradzał szczegółów, ale powiem, że będzie długo przetrzymywana w cuchnącym wodą i gnijącym ścierwem mieszkaniu porywacza bez szans na ratunek z jakiejkolwiek strony. Gdy już jesteśmy przy torturach, przejdźmy na chwilę do znaczenia samego tytułu. Ładunek 200, a w oryginale gruz 200, to określenie na cynkową trumnę, w jakiej transportowani są polegli żołnierze z pola walki do Związku Radzieckiego. Nie będę jednak zdradzał, jaki związek z fabułą ma tytuł filmu, ale uwierzcie mi, jest grubo. Na uwagę zasługuje dobór scenografii. Wszystko w tym filmie jest zgniłe i zdezelowane. Krajobraz jest szary i zadymiony. Brudne budynki sypią się, a w mieszkaniach widać odpadającą farbę i grzyba. Jak okiem sięgnąć, czuć upadek cywilizacji. Widoki niczym po wybuchu Czarnobyla, a to przecież zwykłe zamieszkałe osiedla. Włos jeży się na głowie, jak się pomyśli, że w tak zapyziałych, odrapanych miastach mogli egzystować normalni ludzie. Nawet mieszkania dostojników niewiele różnią się od opuszczonych Melin. To miejsce bez perspektyw, bez światełka w tunelu. Przygnębiające, smutne i wiejące biedą. Aktorzy spisali się na medal,
Agnija Kuznetsova, która zagrała Angelikę, to młoda, bardzo ładna dziewczyna i tym bardziej nam rjebanie, jak straszliwy los ją spotkał. Natomiast Aleksiej Serebiakow w roli psychopaty to prawdziwie odrażający typ. Zagrał tak, że jestem skłonny uwierzyć, że gość do normalnych nie należy. Warto jeszcze wspomnieć o jego matce, o aparycji Menela w najbardziej zaawansowanej formie alkoholizmu. Niewiele rozumie, niewiele już do niej dociera, a jej twarz jest opuchnięta i naznaczona tysiącami litrów berbeluchy wypitej przez dekady pijaństwa. Kobieta nie będzie starała się pomóc Angelice, ona ledwie zdaje sobie sprawę z jej istnienia. Nie mówiąc o cierpieniu, czy relacji, jaką wiąże dziewczynę z jej synem psychopatą. Ciekawie prezentuje się w filmie także wątek wiary w Boga. Gdy wykładowca ateizmu naukowego Artyom zaczyna pić wódkę z gospodarzem Meliny, rozpoczynają dialog filozoficzno-teologiczny. Artyom jest gnostykiem i członkiem partii. Wierzy w komunizm i odrzuca rzeczy nadprzyrodzone. Gospodarz, mimo że degenerat po wyrokach, przestępca i alkoholik, marzy o lepszym jutrze, nienawidzi komunizmu i wierzy w istnienie Boga i duszy. Jak sam mówi, jeśli Boga nie ma, to znaczy, że wszystko jest dozwolone. To, co zobaczymy w tym filmie, jest chłodnym potwierdzeniem tej tezy. Ładunek 200 to film nie tylko o psychopatycznym mordercy, nie tylko film o koszmarze porwanej dziewczyny. To także film o bezkarności systemu komunistycznego, o jego wadach, a także nadchodzącym upadku komunizmu. Ale także film o ludziach, którzy patrzą w przyszłość z nadzieją na nadchodzącym lepszym jutrem. Ładunek 200 jest bardzo dobrze wykonany technicznie, świetnie zagrany, wciąga i wstrząsa. To jeden z mocniejszych obrazów, jakie powstały i aż włos jeży się na głowie, kiedy pomyślimy, że ta niewyobrażalna zbrodnia wydarzyła się naprawdę. Nie jest to horror sensu stricte, ale wydarzenia, które rozegrały się w Związku Radzieckim w 1984 roku, to prawdziwy horror. Ode mnie dostaje 8 na 10. To już wszystko na dziś. Piszcie w komentarzach, czy widzieliście Ładunek 200 i co o nim sądzicie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli ta recenzja Wam się podobała. I piszcie także, czy chcielibyście więcej recenzji nie horrorów, ale filmów generalnie ryjących banie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia następnym razem.